Witam Państwa bardzo serdecznie z Cieszyna, z miasta, które nieustannie robi wrażenie, a ze mną jest osoba, której to miasto chyba skradło serce i osoba, która od wielu już lat działa na rzecz rozwoju tego miasta. Witam bardzo serdecznie pani poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. No Cieszyn skradł moje serce, bo to jest moje miasto. Ja tutaj się urodziłam i ten patriotyzm lokalny, który noszę w sercu, to właśnie dotyczy Cieszyna i całej ziemi cieszyńskiej. Pani poseł, spotkałyśmy się dziś po to, aby porozmawiać o właśnie kończącej się kadencji parlamentu i o tym, co być może wydarzy się po 25 października. No właśnie, końcówka kadencji. Jak poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar zapamięta tę kadencję? Zapamiętam, ponieważ była to moja pierwsza kadencja Sejmu. Jestem posłanką siódmej kadencji i to były wielkie emocje, kiedy dostałam się do Sejmu i te 4 lata to był czas pełen wrażeń, ale również spotkań z ciekawymi ludźmi z pierwszych stron gazet. To takie moje osobiste wrażenie, ale przede wszystkim również czas, w którym no, ciężko pracowałam i uczyłam się tej poselskiej pracy, w której kalendarz zależy tylko ode mnie lub ten warszawski, który wynika z kalendarza komisji i posiedzeń plenarnych Sejmu. To czas spotkań ze sprawami ludzkimi, to czas spotkań z samorządowcami i całe mnóstwo spraw, które każdy poseł załatwia. To porady prawne, to trudne spotkania z mieszkańcami dotyczące jednostkowych problemów. Pani poseł, czyli faktycznie to były bardzo intensywne lata, ale często ma się też takie wrażenie, że dla społeczeństwa to, co wy robicie, to w zasadzie jest tylko, no powiedzmy, bierny udział w głosowaniu. Jakby nie mamy chyba wystarczającej informacji o tym, na czym tak naprawdę polega praca posła. No właśnie, praca posła polega przede wszystkim na pracy w parlamencie. To jest cały proces ustawodawczy, w którym uczestniczymy, którego jesteśmy nierozerwalną częścią. I ja od razu tutaj powiem, że to nie jest bierne głosowanie, ponieważ być może takie są efekty tego już efektu końcowego naszej pracy w postaci głosowania, gdzie wszystko najczęściej jest dogadane i tam już nie ma miejsca podczas głosowania tak zwanej dyscypliny partyjnej na jakieś indywidualne zdanie. To, co dzieje się wcześniej, to są dyskusje, to jest praca w komisjach i tam ten efekt końcowy w postaci takiego, a nie innego wspólnego podniesienia ręki wypracowujemy. Więc tutaj możemy mówić o takiej pracy. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam już, że jest to ciężka praca, która, tak myślę, że przez media bardzo często jest niedoceniana albo nie przekazywana, ponieważ no co się najlepiej sprzedaje? Emocje, dyskurs czasami dość emocjonalny, gwałtowny, kontrowersyjny, a takie rzeczowe przekazywanie wiedzy na temat nowych rozwiązań, reform, które są wprowadzane przez Sejm, no nie znajduje zainteresowania, bo jest to no nieciekawe być może na pierwszy rzut oka, a to są te sprawy, które zmieniają nasze życie. Pani poseł, a co z tymi różnymi transferami między partiami? Bo często już nawet tracimy orientację. Jeden polityk zaczynał w jednej partii, potem nagle stworzyło się zupełnie odmienne ugrupowanie. Czy politycy tak szybko potrafią zmienić swoje przekonania? No nie chcę tutaj nikogo oceniać i nie od tego ja jestem, tylko od tego są wyborcy, ale rzeczywiście nawet na naszej liście czy w naszym powiecie no, nastąpiło kilka dość nieoczekiwanych przejść, zmian i zmian szyldów partyjnych. No i właśnie, no zobaczymy, czy to jest efekt tego, że nagle koalicja rządząca, Platforma Obywatelska, moja partia, no traci na poparciu, czy być może rzeczywiście, jak mówią niektórzy, wierni zasadom, pozostają wierni zasadom, zmieniając szyld i niestety to partia ich zostawiła, a nie oni ją.
to jest kwestia do oceny już przez wyborców, nie mnie o tym sądzić. I rzeczywiście mocno się, że powiem, pozmieniało tutaj na naszej ziemi cieszyńskiej. No ale w zasadzie to są nasze osobiste, indywidualne wybory, no, związane z naszymi poglądami, a weryfikacja 25 października w rękach naszych wyborców. I tutaj tylko możemy apelować, prosić o poparcie, świadczyć swoim działaniem to, co robiliśmy, jak działaliśmy, w jaki sposób podchodziliśmy do poszczególnych spraw. Pani poseł, a co skłoniło panią do tego, aby ponownie ubiegać się o mandat posła? No przede wszystkim fakt, że muszę być konsekwentna w swoim działaniu i swoim postępowaniu. Skoro podjęłam mandat posła na Sejm, przez 4 lata naprawdę intensywnie pracowałam, rzetelnie wypełniałam swoje obowiązki i poważnie podchodziłam do każdego problemu, tego indywidualnego czy powiedzmy społecznego, no to wydaje mi się, że konsekwencją tego postępowania jest ubieganie się o kolejny mandat w kolejnej kadencji, no ponieważ, tak jak już mówiłam, ta pierwsza kadencja to jest takie troszeczkę rozpoznanie terenu. Ta druga kadencja to jest optimum, o jakie może się ubiegać parlamentarzysta, który no, zaczął te 4 lata temu. Pani poseł, XXI wiek, może nam się to podobać lub nie, ale jednak internet jest takim bardzo mocnym i nośnym narzędziem. Jest bardzo często wykorzystywany również przez polityków i przez kandydatów na różnego rodzaju stanowiska. I pani poseł również aktywnie działa w internecie, między innymi prowadząc swojego bloga. I właśnie o tego bloga chciałabym zapytać, a konkretnie o jeden z wpisów dotyczących relacji między polityką a Kościołem. Jak to wygląda? Najpierw może o mediach społecznościowych. Rzeczywiście, powiem tak, że 4 lata temu, no właśnie zmuszona startowaniem w kampanii, poprosiłam moje dzieci, żeby założyły mi konto na Facebooku i było to tuż przed kampanią. I powiem, że Facebook bardzo mocno mnie wciągnął i stał się dla mnie takim troszkę środowiskiem naturalnym. Lubię być na Facebooku, lubię komentować, lajkować czy zabierać głos w różnych mniej lub bardziej poważnych sprawach, zdając sobie z tego sprawę, że jest to no medium, którym można dotrzeć do różnych grup społeczeństwa. Przyznam się, że czasami przez wakacje miałam taki moment, że bardzo intensywnie dyskutowałam z tymi młodymi. Rzecz się działa w kampanii prezydenckiej i tam próbowałam, mam nadzieję, że skutecznie przekonać tych młodych zbuntowanych, którzy mają troszkę inne zdanie. Zaczęłam również prowadzić bloga. Już z mniejszym zaangażowaniem, z mniejszą intensywnością, ale jest to znowu takie miejsce, gdzie można no, przedstawić swój światopogląd w takiej dłuższej wersji i troszeczkę się rozpisać. I rzeczywiście w świetle tych różnych naszych światopoglądowych głosowań, które miały miejsce i które tak bardzo burzą spokój na sali plenarnej, ale również w społeczeństwie, bo bardzo często te nasze głosowania są wyciągane, publikowane i w jakiś sposób używane przeciwko lub przeciwko nam lub że powiem, w naszej obronie. No i postanowiłam odnieść się do tego, jaką rolę pełni polityk, który jest politykiem mieniącym się chrześcijańskim, w działającym jednak świeckim państwie. I moim zdaniem, przy tym, że większość z nas określa się mianem chrześcijanina, wychodzę z założenia, że my tworząc prawo, musimy to prawo tworzyć dla wszystkich. Czyli prawo, które mieści się, w którym mieszczą się wszyscy o różnych poglądach. I nie nam oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Oczywiście tutaj możemy świadczyć przykładem, w jaki sposób działamy, funkcjonujemy, naszą uczciwością, wiarygodnością. Ale tak jak mówię, od napominania, od nauk biblijnych są księża, duchowni,
a my jesteśmy od tworzenia prawa, w którym mieszczą się różne grupy społeczne, również te, które może mniej związane są z Kościołem. Pani poseł, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać, co jeszcze jako poseł, bo już wybiegamy w przyszłość, zakładamy, że po 25 października otrzyma Pani ten mandat, czego oczywiście serdecznie życzymy. Co jeszcze może Pani zrobić dla tej pięknej ziemi cieszyńskiej? Ziemia cieszyńska, która podobna jest do uśmiechu Boga, czy stworzona z uśmiechu Boga, to ziemia, która wymaga zaangażowania i myślę, że warta jest tego, żeby mieć swojego posła, który będzie miał ten szyld Ziemia Cieszyńska. A do zrobienia jest wiele i ja tutaj wystarczy powiedzieć o jednej rzeczy. Komunikacja kolejowa czy połączenia kolejowe do Cieszyna to jest teraz priorytet i również dla posła, ponieważ tutaj bez względu na opcję polityczną musimy wszyscy ramię w ramię współpracować, zarówno samorządowcy szczebli gminnych, powiatowych, jak i właśnie wojewódzkich i posłowie, żeby przywrócić połączenie kolejowe. I to jest priorytet. A tych zadań jest całe mnóstwo, bo to również jest współpraca transgraniczna. Jak powiedziałam, Ziemia Cieszyńska sięga znajduje się po obu stronach Olzy, w związku z tym tutaj ta współpraca transgraniczna jest również kluczową sprawą dla naszego funkcjonowania i rozwoju. A wybory to przede wszystkim kontynuacja tej polityki, czy prośba o to, żeby w wyborach wyborcy zastanowili się, czy chcą kontynuacji tej polityki rozwoju proeuropejskiego w bezpiecznych granicach Polski, czy zmiany tego wszystkiego, co moim zdaniem idzie w dobrym kierunku. Być może nie do końca tak, jak byśmy chcieli i spodziewali się od razu natychmiastowych efektów, ale takie poczucie bezpieczeństwa i kontynuacji jakichś celów, myślę, że powinno być dla nas, dla społeczeństwa priorytetem. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I co? Pozostaje mi życzyć wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.